Witam na kanale Prepper Corner. Chciałem Wam pokazać jeszcze jedną sztuczkę. No może nie sztuczkę, ale możliwość pobrania rozpałki w miejscu, gdzie po prostu nie ma trawy, nie ma skąd jej przynieść, wszędzie jest mokro. Liście, które tutaj są, no to są też takie wilgne. Jednym z lepszych miejsc do zabrania rozpałki to jest po prostu próchno. Tylko jakie próchno chodzi, zobaczcie. O, takie mięciutkie. Czyli znajdziecie gdzieś po prostu takie miękkie próchno. Weźcie sobie kawałek. I teraz Wam pokażę, jak w prosty sposób za pomocą takiego próchna. Nie wiem, dobrze ustawione? Chyba dobrze. Za pomocą krzesiwa można sobie rozpalić ogień. Zobaczymy, czy się uda. Wszędzie strzelam, tylko nie mogę trafić, nie? Widzicie, już się zaczyna. Pomożemy jeszcze. Przygotowana jakaś tam trawa. Jak widzicie, dobrze widać. Jest to wilgotna trawa, o którą z krzesiwa nie odpalicie. No bo jest wilgotna po prostu. A tutaj za pomocą po prostu spróchniałego drewna. Widzicie, co się dzieje. Jest możliwość podnieść temperaturę na tyle, żeby i wilgotna trawa się zajęła. Warto zawsze mieć przy sobie krzesiwo, jak się gdzieś wychodzi. Albo po prostu zapalniczkę. Ale gdybyście nie mieli zapalniczki akurat, a macie w swoim EDC krzesiwo, zawsze możecie skorzystać z takich rozwiązań jak próchno z drzewa. Pozdrawiam Was, nie zapomnijcie o łapce w górze, pozostawienie komentarza i podzieleniu się z tym filmem. Pozdrawiam.